żeby spędzić końcówkę wakacji. Tych wolnych dni zostało naprawdę niewiele, więc zapraszam na kwadrans kultury, w którym powiemy wam, co zrobić z wolnym czasem. Dzień dobry. Jestem młody. Druga połowa miasta istnieje. W sumie jest to około 120 zdjęć. Korzystając z pięknej pogody, dziś będziemy obcować ze sztuką w plenerze, do czego was oczywiście namawiamy. Okazją jest nowa wystawa na ogrodzeniu Łazienek Królewskich, Portrety i Monety. Drugi przystanek to Galeria Schody, tam czeka na was malarstwo Agnieszki Sandomierz. Wystawa najnowszych prac Agnieszki Sandomierz, organizowana przez Galerię Schody, odbywa się w ramach Warszawskiego Festiwalu Sztuki Grand Art. Malarka pokazuje, że codzienność może, a nawet powinna inspirować. Wykreowany świat Agnieszki Sandomierz pomaga świadomie, ale także z nutką fantazji spojrzeć na różne aspekty życia. Dłużej spędzam tu czas, tym bardziej myślę, że warto. W parku obok Uniwersytetu Muzycznego był kwadrans kultury dziś, a jutro zmienimy plener. Zapraszam na kwadrans kultury rano do internetu, potem do TVP Warszawa 17.15 i 18.15. Do widzenia! Thank you.